Siema, dzisiejszy odcinek jest nietypowy, ponieważ poprosiłem sztuczną inteligencję, by ta połączyła postacie z Wiedźmina w nietypowe pary. A ta zrobiła to naprawdę nieźle, a w dodatku opisała, dlaczego właśnie te połączenia według niej miałyby sens. Wpadnijcie na wiedźmińskiego Discorda, link w opisie, a my bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. Gaunter, Odin i Yennefer. Chociaż z pozoru wydaje się to ekscentryczne połączenie na sam początek, zaraz zobaczycie, że ma ono sens. Gaunter Odin, znany również jako Pan Lusterko z gry Wiedźmin 3, jest tajemniczą i potężną postacią o nadprzyrodzonych zdolnościach. Yennefer z Wengerbergu, wieloletnia miłość Geralta, jest utalentowaną czarodziejką o silnym charakterze. Choć to zaskakujące połączenie, obydwoje mają niezwykłą inteligencję i zdolności manipulacji. No i tak. Gaunter Odin mógłby zaintrygować Yennefer swoją mroczną naturą i umiejętnościami, podczas gdy Yennefer swoim błyskotliwym umysłem mogłaby próbować rozgryźć tajemnicę Odina. Ich relacja byłaby pełna niebezpieczeństwa, napięcia i zawirowań, ale równocześnie fascynująca i pełna wzajemnej atrakcji, o ile Pan Lusterko gustuje w ludzkich kobietach. Tylko anime dziewczynki 2D. UWU. Tak naprawdę nie posiadamy żadnych większych informacji na ten temat, ale wiemy, że Pan Lusterko jest pewnego rodzaju demonem. Demony mają w zwyczaju to, że nie obchodzą ich ludzie, niemniej jednak pierwsze zestawienie naprawdę ciekawe, a sama sztuczna inteligencja naprawdę nieźle to opisała, dlaczego powinno tak być. Zoltan i Anna Herietta. Zoltan Chivay, wierny przyjaciel Geralta i znany krasnolud, jest optymistycznym i humorystycznym towarzyszem. Anna Herietta, królowa Tusom z gry Wiedźmin 3, jest elegancką, ale wymagającą władczynią. Pomimo różnicy w rozmiarze i pochodzeniu, Zoltan i Anna mogliby tworzyć zaskakującą parę. Zoltan swoim humorem i entuzjazmem mógłby rozjaśnić atmosferę dworu, a Anna, mając doświadczenie w rządzeniu, mogłaby docenić Zoltana za jego lojalność i uczciwość. Ich relacja byłaby pełna balansu między lekkością a powagą, a zarazem pełna wzajemnego wsparcia i przygód. Jak to mówią, nie rozmiar łajby ważny? Tak mówią, bo Zoltan z pewnością ma wielki topór, którym by ci pije, jakbyś inaczej powiedział. Na tym etapie zobaczyłem też, że w naszym zestawieniu sztucznej inteligencji nie ma przecież Geralta, głównego bohatera Wiedźmina 3, więc spytałem po prostu, z kim sztuczna inteligencja by go widziała. I co ciekawe, nie jest to ani Yennefer, ani Triss, a Keira Metz. Jeżeli chodzi o Geralta, głównego bohatera sagi Wiedźmin, to większość znanych postaci żeńskich z jego otoczeniem już była wspomniana we wcześniejszych odpowiedziach, jednak istnieje jedna postać, z którą można by było połączyć Geralta w dość interesujący sposób. Geralta z Rivii można by połączyć z Keirą Metz. Keira, znana czarodziejka z gry Wiedźmin 3, jest bystrą, pełną sprytu i niezależną kobietą. Gdyby Geralta i Keirę połączyć w parę, mogłoby to stworzyć związek pełen wzajemnego szacunku i podobieństw. Obydwoje są wiedźminami w swoim rodzaju, no Keira to bardziej wiedźmą. Geralta wiąże przeznaczenie z byciem łowcą potworów, podczas gdy Keira wykorzystuje swoje umiejętności magiczne do osiągania celów. Ich związek byłby pełen wzajemnego zrozumienia i wsparcia w trudnych sytuacjach. Mógłby to być związek oparty na wzajemnym szacunku do umiejętności i siły drugiej osoby. Warto zauważyć, że Keira Metz ma swoje własne tło fabularne i wybory, które podejmuje w grze, co może wpływać na to, jak można połączyć ją z Geraltem. Podobnie jak w poprzednich odpowiedziach, to połączenie jest jedyne hipotetyczne i nie jest częścią oficjalnej fabuły. No shit, Sherlock. I gdyby się nad tym tak głębiej zastanowić, to przynajmniej dla mnie ma to logiczny sens. Chociaż z Keirą w grze Wiedźmin 3 nie możemy wejść w stałą relację, to właśnie z Keirą growy Geralt odbył najciekawszą scenę romantyczną. I od samego początku, od pierwszego przejścia gry, czułem, że jest coś między nimi i na pewno świetnie by się dogadali. Lambert i Shani. Lambert, kolejny z Wiedźminów, jest surowym, nieprzyjemnym osobnikiem, ale zarazem lojalnym przyjacielem Geralta. Shani, znana postać z oryginalnej gry Wiedźmin, jest ciepłą i empatyczną osóbką. Pomimo ich zupełnie różnych osobowości, mogliby do siebie pasować jako para, która wzajemnie się uzupełnia. Lambert, będący typem wojownika, mógłby nauczyć się od Shani, jak bardziej okazywać swoje uczucia i docenić delikatność. Ma to sens. Lambert to tak zwany zimny Sigma Male.
Shanice z kolei mogłaby odkryć w Lambercie osobę o tajemniczym wnętrzu i potężnym wojowniczym duchu. Ich związek byłby pełen kontrastów, ale również pełen wzajemnego szacunku i możliwości wzrostu. Od siebie mogę dodać, że przecież Shani jako medyczka na pewno w wielu sytuacjach mogłaby pomóc Lambertowi. Nieraz wrócił i pewnie wróci, pełen ran, które z pewnością lepiej by się goiły, gdyby dobrze zostały zaszyte. Eskel i Sheila de Canva... de Tan... Carval. Jakoś tak to się czytało. Kurde, zapomniałem. Eskel i Sheila de Tancarval, chyba. Tancarville? Eskel i Sheila. Eskel, jeden z Wiedźminów, jest znanym wojownikiem o szlachetnym sercu. Sheila, pochodząca m.in. z gry Wiedźmin 2, jest poważaną i tajemniczą czarownicą. Chociaż ich początki mogłyby być trudne, gdyż pochodzą z różnych środowisk, to obydwoje mają tajemnicze przeszłości, które połączyłyby ich fascynujące relacje. Eskel, będący doświadczonym łowcą potworów, mógłby docenić Sheila za jej potężne umiejętności magiczne, podczas gdy ona, posiadając inteligencję i wiedzę, mogłaby go fascynować swoją mądrością. Ich relacja mogłaby być pełna napięcia, ale również pełna wzajemnego szacunku i pasji. Jaskier i Filipa Eichardt. Dandelion, Jaskier, to uwielbiany przez fanów bard, znany ze swojego wdzięku i talentu do pisania pieśni. Filipa Eichardt, znana czarodziejka i dyrektorka Loży Magów, jest potężną postacią o ambicjach politycznych. Mimo że na pierwszy rzut oka wydaje się, że ich światy są zupełnie różne, to obydwoje mają pewne wspólne cechy. Jaskier jest mistrzem w tworzeniu narracji i opowieści, podczas gdy Filipa Eichardt jest ekspertem w manipulacji informacjami. Ich połączenie mogłoby stworzyć niezwykłą synergiczną relację, w której Jaskier pomagałby Filipie w konstruowaniu narracji i wpływaniu na opinię publiczną, podczas gdy ona z kolei uczyłaby go subtelności i umiejętności ukrywania prawdy. Ich związek byłby pełen intryg, emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Moim zdaniem, chociaż te zestawienia są turbo egzotyczne, to mają naprawdę dużo logicznego sensu. I pozornie wydaje się to głupie, to takiej pary mogliby się naprawdę bać wszyscy. To jedno z tych połączeń, które naprawdę mogłoby zmienić wiele. Także postanowiłem zapytać jeszcze AI, co gdyby coś takiego potencjalnie się stało i jak do takiego połączenia między nimi by doszło. Według AI, po wielu latach przemierzania kontynentu i spotykania różnych postaci, Jaskier postanowił położyć większy nacisk na swoją twórczość i wpływ na społeczeństwo. Zainspirowany działaniami Geralta, zaczął prowadzić świadomą kampanię przeciw niesprawiedliwości i uciskowi w krainie. W tym samym czasie Filipa Eichardt, będąca świadoma korupcji i skorumpowanej struktury władzy, podejmuje decyzję o przejęciu odpowiedzialności za swoje czyny i wykorzystywaniu swojej mocy dla dobra. Filipa poszukuje sojuszników, którzy podzielą jej wizję lepszego świata. W pewnym momencie Jaskier i Filipa przypadkowo spotykają się na konferencji poświęconej zmianom społecznym. Fascynacja talentem Jaskra i jego zdolność do mobilizacji tłumów pobudza Filipę do zwrócenia się do niego o pomoc. Jaskier, wyczulony na niesprawiedliwość i zaniepokojony losami słabszych, zgadza się na współpracę. Jaskier staje się głosem społeczeństwa, wykorzystując swoje umiejętności retoryczne, aby zdobyć poparcie dla reform i równości. Filipa, korzystając ze swojej wiedzy magicznej i politycznej, pomaga Jaskrowi w organizacji i ochronie jego działalności. Wspólnie Jaskier i Filipa urządzają kampanie społeczne, wpływając na zmiany prawne i polityczne, działając na rzecz równouprawnienia, eliminacji korupcji i niesprawiedliwości w systemie, przełamując bariery klasowe, rasowe i magiczne, pragnąc stworzyć lepszy świat, w którym każdy ma równe szanse. Ich współpraca przynosi rezultaty, gdyż ich oddziaływanie na społeczeństwo staje się coraz silniejsze, a Jaskier dzięki swojej popularności przekonuje ludzi do walki. Wiwat rewolucja. Następna para to Vess i Ciri. Vess jest dzielną i niezależną wojowniczką, która walczy o sprawiedliwość. Ciri, adoptowana córka Geralda i główna bohaterka sagi, jest potężną czarodziejką i wybitną wojowniczką. Mimo że różnica wieku i doświadczenia może być widoczna, mogliby stworzyć unikalną i pełną wzajemnego szacunku parę. Vess jako doświadczony wojownik mogłaby stać się mentorem i opiekunem dla Ciri.
pomagając jej w rozwijaniu umiejętności i radzeniu sobie z wewnętrznym konfliktem. Ciri z kolei mogłaby dostarczyć Ves świeżego spojrzenia na świat i wpłynąć na nią swoją mocą i wiedzą. Ich relacja byłaby pełna wzajemnej troski, wzrostu i walki o wspólne cele. AI połączyło jeszcze trzy ciekawe pary, jak na przykład Krahan Krayt i Saskia. Krahan Krayt, czyli wódz Skellige, to silny i charyzmatyczny przywódca, dla którego lojalność wobec swojego ludu jest najważniejsza. Saskia to postać z gry Wiedźmin 2. Jest tajemniczą i niezwykle zdolną wojowniczką, która walczy o prawa smoków i wolność. Chociaż pochodzą z różnych krain, mogliby stworzyć wspólny związek oparty na wartościach i ambicjach. Krach będący wozem mógłby znaleźć w Saski sojuszniczkę i partnerce w walce o wolność dla swojego ludu. Saskia z kolei mogłaby zainspirować Kracha swoją niezłomnością i determinacją. Ich relacja byłaby pełna działań związanych z polityką i walką, a zarazem pełna wzajemnego wsparcia i oddania. Czy na przykład para taka jak Milva i Vernon Roche. Milva to sprawna łuczniczka i jedna z głównych postaci w serii książkowej Wiedźmin. Jest silną i niezależną kobietą o sercu wojownika. Vernon Roche, dowódca sił specjalnych Temeri. Ty, AI mi tu napisało, że jest siłami specjalnymi z Redanii. Wolna Temeria. Co jest? Za Temerię? za Temerię to wszystko bym zrobił dla Temerii. Nie no, jaka Redania tu? Chociaż Milva i Vernon pochodzące z różnych światów, mogliby stworzyć dynamiczną i pełną pasji parę. Obydwoje mają silną wartość honoru, oddania i lojalność wobec sprawy, w które wierzą. Milva mogłaby zachwycić Vernona swoją wprawą w walce i niezależnością, podczas gdy on mógłby docenić jej odwagę i determinację. Ich relacja pełna by była wzajemnego wsparcia, przygód i zaufania. No i czas na ostatnie, jednocześnie niestety najsmutniejsze zestawienie. A jak wiemy, Vesemir 3 oddał niestety życie w Wiedźminie 3. Vesemir 3, no... Piąty Vesemir, tak zwany. Vesemir i Issa Grimm. Ty no... Przecież to chłopiec. Sztuczna inteligencja sprawiła się naprawdę nieźle. Z wyjątkiem kilku błędów. Pod względem czytania postaci. I naprawdę wiele z nich jak dla mnie połączyła świetnie. Sami możecie ocenić w komentarzu, czy te połączenia mają sens i czy sztuczna inteligencja poradziła sobie z nimi nieźle. Jak dla mnie widać, że naprawdę jest zaznajomiona nie tylko z dziełami Sapkowskiego, ale i również z grami CD Projekt Red. Jest to też pierwszy odcinek z 15 daily odcinków, jakie wrzucę na ten kanał. Zostawcie więc subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie, z jakiegoś kurde nieznanego mi powodu. No i wpadnijcie też na naszego szefowego Discorda. A my widzimy się jutro o godzinie 15. Do zobaczenia.